Akacjowa 38, Pablo ucieka, zostawiając Mauro nieprzytomnego. Akacjowa 38, odcinek 480, Pablo wie, że ktoś chce obarczyć go winą za śmierć Guadalupe. W odcinku 480, Akacjowej 38, napięcie rośnie, gdy Pablo zaczyna zdawać sobie sprawę, że ktoś próbuje go obarczyć winą za śmierć jego matki, Guadalupe. Czując presję i zbliżające się oskarżenie, zaczyna szukać dowodów, aby oczyścić swoje imię. Tymczasem Ursula, wciąż knująca intrygi, zostaje zaczepiona na ulicy przez Beltrana, świadka, który miał zeznawać przeciwko Pablo. W rzeczywistości Beltran jest na usługach Ursuli, a kobieta spłaca swój dług wobec niego, upewniając się, że jego zeznania będą zgodne z jej planem. W rezydencji Kajetana wyrzuca Teresie, że ją okłamała, co prowadzi do kolejnego wybuchu emocji. Teresa, pełna wysiłku, próbuje uspokoić zdenerwowaną Kajetanę, która jest zdezorientowana i nie pamięta, że Fabiana jest jej matką. Fabiana, zmartwiona stanem umysłowym swojej córki, zaczyna zauważać coraz więcej niepokojących oznak. Tymczasem Celia, po kolejnej rozmowie z Trini, postanawia zaakceptować niewiernego męża i udaje przed sąsiadkami, że wszystko jest w porządku. Felip, z kolei, nie zamierza kończyć swojego romansu z Huertas i wyjaśnia jej, że nadal będzie z nią utrzymywał relacje, nie zamierzając porzucać małżeństwa. W domu pułkownika Valverde, Simon stara się o pracę jako kamerdyner. Valverde, nieufny wobec nowego kandydata, postanawia poddać go próbie, aby sprawdzić jego umiejętności i lojalność. W międzyczasie na patronacie, Teresa i Fernando próbują przeforsować swój budżet na nowe roboty, jednak ich propozycja zostaje odrzucona. Ursula, widząc szansę na władzę, oferuje zdobycie więcej funduszy w zamian za prezydenturę. Odcinek kończy się sceną, w której Fernando pyta Teresę o jej relacje z Mauro, a nauczycielka opowiada mu o wszystkim, co kiedyś ich łączyło, dając do zrozumienia, że tamte czasy są już za nimi. Akacjowa 38, odcinek 481, Celia prosi Trini, aby nic nie robiła przeciwko Huertas, bo ma plan, jak pozbyć się służącej. W odcinku 481, Akacjowej 38, Celia stara się znaleźć sposób na pozbycie się Huertas, która niszczy jej małżeństwo z Felipem. Mimo że Trini sugeruje bardziej bezpośrednie działania, Celia prosi ją, aby niczego nie robiła, ponieważ sama ma plan, który ma doprowadzić do ostatecznego zakończenia relacji Felip z Huertas. Celia udaje zrozumienie i spokój, jednak w rzeczywistości przygotowuje intrygę, która ma wyeliminować Huertas z ich życia. Tymczasem na komisariacie dochodzi do emocjonalnej sceny. Leonor i Pablo czule się żegnają, świadomi trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Mauro, poruszony ich miłością i desperacją, oferuje Pablo możliwość ucieczki. Leonor, nie mogąc znieść myśli o rozstaniu z ukochanym, decyduje się dołączyć do niego w ucieczce, co wprowadza dodatkowy element ryzyka i niepewności.
Kajetana, w coraz bardziej pogarszającym się stanie psychicznym, ponownie przechodzi kryzys, a Teresa interweniuje, próbując ją uspokoić. Pomimo wysiłków Teresy, niepokojące zachowanie Kajetany zaczyna być coraz bardziej widoczne dla wszystkich. Susana zainicjowała pomysł zorganizowania kolacji, na której Kajetana zaprosiła kilka pań. Podczas spotkania wszystkie obecne kobiety mogą zobaczyć, jak poważny jest stan Kajetany, jej niepoczytalność jest oczywista. Martin ma z kolei kłopoty z Servando, który zabrał marakasy i mapę należące do Valverde. Martin, zirytowany zachowaniem swojego przyjaciela, karci go za ten wybryk. Z kolei Simon pomyślnie przechodzi próbę na stanowisko kamerdynera w domu Valverde. Pomimo ostrzeżeń Arturo, że jego córka może sprawiać problemy, Simon nie zraża się i jest gotów na nowe wyzwania. Gdy zostaje przedstawiony w altanie, od razu wpada w oko Lolicie, co może zwiastować nowe, romantyczne wątki. Akcja w odcinku rozwija się intensywnie, a plany bohaterów nabierają tempa. Celia realizuje swój plan, Leonor i Pablo próbują uciec przed niesprawiedliwością, a Kajetana pogrąża się w coraz większym chaosie. Akacjowa 38, odcinek 482, Pablo ucieka, zostawiając Mauro nieprzytomnego, w odcinku 482, Akacjowej 38, rozwijają się dramatyczne wątki związane z bohaterami. Pablo, który znajduje się w trudnej sytuacji prawnej, decyduje się na desperacką ucieczkę z komisariatu, wykorzystując pomoc Mauro. Komisarz, zdeterminowany, by pomóc Pablo, wręcza mu broń, ale ucieczka nabiera niespodziewanego zwrotu. Pablo, zamiast działać zgodnie z planem, uderza Mauro w kark, pozostawiając go nieprzytomnego, i tym samym samodzielnie podejmuje dalszą ucieczkę. To działanie może mieć poważne konsekwencje, zarówno dla Pablo, jak i dla Mauro. W tym czasie Celia, mimo że wydaje się być posłuszną i zrezygnowaną żoną wobec Felipe, w rzeczywistości ma swoje plany. Kupuje bilet na pociąg za jego plecami, co sugeruje, że może planować ucieczkę lub inny, bardziej radykalny krok. Trini wyjawia Ramonowi, że Huertas ma romans z Felipe, co wprowadza dodatkowe napięcia, ale Ramon nie zamierza zwalniać służącej, co wskazuje na dalsze skomplikowanie relacji między bohaterami. Fabiana informuje Fernanda, że Teresa rozważa rezygnację z prezydentury patronatu, co wywołuje zaskoczenie. Tymczasem Ursula ujawnia Susanie, że posiada wystarczające fundusze, aby zdobyć prezydenturę, co może zwiastować nowe intrygi i walki o władzę w patronacie. Martin i Servando oddają pułkownikowi Valverde mapę i marakasy, które wcześniej zabrali, ale ich plan nie idzie gładko, ponieważ zostają złapani przez Simona. To wprowadza dodatkowy element humoru i napięcia, gdy pułkownik będzie chciał rozwiązać tę sytuację. W rezydencji Kajetany dochodzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Fabiana mówi Kajetanie prawdę, że German i Carlota nie żyją, co wywołuje u niej ogromny ból.
Kajetana, zdruzgotana, wpada w atak rozpaczy i agresji, obwiniając Teresę za kłamstwa. Ich relacja staje się coraz bardziej toksyczna i pełna napięć, z kolei Elvira ponownie spotyka Simona, a ich relacja, mimo że próbują ukrywać uczucia, staje się coraz bardziej skomplikowana. Elvira pyta Simona, dlaczego zgodził się zostać jej kamerdynerem, ale on, starając się zachować dystans, odpowiada, że po prostu wykonuje swoją pracę. Jednak emocje między nimi są wyczuwalne, co sugeruje, że ich związek może się rozwinąć w przyszłości. Ten odcinek pełen jest zarówno intryg, jak i intensywnych emocji, które prowadzą do coraz większych napięć między bohaterami.